Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym 110. odcinku z serii King's Bounty Legenda na moim kanale. Jak widzicie, jesteśmy tutaj dokładnie w tym samym miejscu, gdzie byliśmy na końcu poprzedniego odcinka. Tak, nekromantów mamy w trzech oddziałach. To mnie akurat trochę niepokoi. A nie, w czterech nawet. No dobrze. Więc odpalamy kulę ognia. I przejmowanie szału. Co to jest? Nekromanta. Ale oni są podpaleni, więc spoko. Tutaj przeciwko tym magom użyjemy Zeroka, który w tym momencie będzie prawdopodobnie najlepszym wyborem. Mordę. No tego się trochę nie spodziewałem, takiego numeru. Dobra, no to tak, miażdżący miecz, żeby tutaj zadać jak najwięcej obrażeń właśnie magom. No i kula ognia standardowo. Niech podpali przeciwnika. Dwóch. Jednego. No powiem wam, ci nekromanci nie są tacy słabi, jak myślałem. Obawiam się, że mogę tutaj sporą część armii stracić w tej bitwie. Szczególnie jeżeli nekromanci będą mieli zdolność wskrzeszania swoich jednostek. To może być nieciekawie. Oni ciągle, jak widzicie, duplikują sobie te oddziały. Ale to dobrze, że ciągle je duplikują. Czyli jak widzicie to widmo... Wiecie co? Wpadł mi ciekawy pomysł tutaj. Ale jeszcze nie jestem pewien, czy ten pomysł wypali, więc... jeszcze nic nie mówię. Bo jeśli ten pomysł się uda, no to ta bitwa jest już wygrana. Ale to tak jak mówię, ten pomysł musi najpierw wypalić. A to może... być trudne.
Bo na razie wszystko idzie dokładnie tak, jak ja sobie planuję. A konkretnie to zużycie many przez tego przeciwnika idzie dokładnie tak, jak ja sobie to planowałem. Czyli on zużywa manę po prostu w kosmicznym tempie. Z drugiej strony powiem wam, jeżeli uda się wygrać tą bitwę, to liczę na spory dopływ expa. Dobra, padli. No i teraz zaczynamy burstować przeciwnika. Czyli po prostu koncentrujemy całą siłę ognia na dwóch celach, nie na jednym, tylko na dwóch celach. Dlaczego? Bo jeżeli w ten sposób skoncentrujemy siłę ognia, to oni po prostu nie będą w stanie... tak szybko się wskrzeszać, jak ja ich będę niszczył. Szczególnie, że przeciwnikowi kończy się mana, a raczej skończyła się mana, jak widzicie. I teraz zobaczcie, co ja zrobię. To mnie tutaj cieszy, że tutaj oni się tak fajnie zgrupowali. Teraz jak im fajnie przyłożę... jestem w stanie zadać im naprawdę spore obrażenia tutaj. I teraz tak. Teraz tutaj skoncentrujemy się na tych jednych nekromantach, a tu skoncentrujemy się na drugich nekromantach na północy tej linii frontu. O właśnie, o to mi chodziło, żeby oni byli osłabieni, bo jeden nekromanta to nie jest martwy oddział. Dzięki temu ja mogę się skupić na kolejnych oddziałach, wyrzynając je, a ten jeden nekromanta nie zada mi poważnych szkód. No chyba, że NPC wpadnie na taki genialny pomysł i tym gadżetem zabije mi tego jednego, to będzie lipa po prostu po całości. Dobra. Magia. Splunięcie, no. Nie mam za bardzo tutaj nic innego, czym mógłbym ich potraktować. Chociaż kurczę, powiem wam, dobre nawet to było, to splunięcie. Tutaj tego ducha wykończymy. Ponieważ jak widzicie, duch nie może być wskrzeszony, ponieważ on ciała nie zostawia jako takiego. A, brawo. Niestety NPC nie grzeszy intelektem. No właśnie, bo jak widzicie... przesiło mi to znowu sześciu tych nekromantów. Dobra, teraz musimy jak najszybciej ich wykończyć, jak najwięcej. Tak... gadżet...
teraz tak. Woda święcona, właśnie o to chodziło. Dwa, jeden. Tutaj tego jednego musimy zabić. I tutaj tych trzech. Ponieważ dzięki temu ten nekromanta będzie w stanie wskrzesić tylko jednego z nich, jak widzicie. Szczególnie, że teraz gadżety mają coś do powiedzenia. Ale coś mam wrażenie, że tutaj obrona mojego nieprzyjaciela się załamała. No, pudło. Podpalenie oczywiście, dzięki temu zabijemy ten jedyny oddział, który tutaj był. No i tutaj już obrona. Wampiry padły, bardzo fajnie. No, 53 tysiące złota to nie jest mało. Szkoda, że tego doświadczenia tak niedużo wpadło. Ten sam poziom. No to jedziemy. Zanim poziom szału nam opadnie. Ogry, no właśnie, ogry są silne, bo mają, jak widzicie, ponad 500 punktów życia. Więc trzeba je tutaj w miarę szybko zburstować. Złoto oczywiście. Jedno pole do przodu. Ogry na szczęście nie są przeciwnikiem, który ma możliwość rażenia zasięgowego, więc tutaj, no, chociaż tyle dobrze. Tutaj zniszczymy szybko ten totem. I zaraz zaczniemy dalej tutaj niszczyć tych szamanów, ponieważ to szamani są w tym momencie najgroźniejszym przeciwnikiem. Właśnie z racji tych totemów, które oni stawiają. Tutaj zatrujemy przeciwnika, a tutaj spowolnimy znowu, ponieważ jest ich bardzo dużo. Po prostu nie chcę, żeby mi podeszli za blisko do moich jednostek strzelających. No, podejdź gdzieś tu, podejdź. No i pięknie. Bo teraz jak przywalę kulą ognia, kula ognia. O właśnie, jak widzicie, od razu zabiła cel. I teraz przejmowanie szału, które ma nie tyle
na celu przejęcie szału, co osłabienie tam właśnie tych szamanów. To nie był najmądrzejszy pomysł już tych szamanów, żeby podchodzić tutaj blisko. Nareszcie się zamkną, bo już zaczynał mnie ten ich rechot irytować trochę. Oczywiście kula ognia i gadżet, tak żeby nasze duchy też tutaj zyskały jakieś doświadczenie bitewne, żeby wszystkie dostawały po prostu to doświadczenie. No i teraz po raz kolejny mogę zastosować tą taktykę po prostu z wskrzeszaniem poległych jednostek w czasie, gdy przeciwnik jest bardzo osłabiony. Jest tu 3-1, no to chyba nie ma za bardzo dyskusji, których wskrzeszamy. No dużo mi padło tych zbrojnych, niestety. Na szczęście część udało mi się wskrzesić. Szybko wrócimy sobie na chwilkę do Darionu, uzupełnić nasze oddziały. I gdy już zostaną one wzmocnione świeżymi siłami, wrócimy tu znowu i uderzymy tutaj na ten region, który będzie jednocześnie ostatnią częścią Mechgardu, którą będziemy robić. Myślę, że w następnym odcinku już ruszymy do Krainy Śmierci, gdzie będziemy walczyć. Lub do Zamku Goblinów, zobaczymy. Myślę, że jednak najpierw zrobimy Zamek Goblinów, ponieważ kupiliśmy go po prostu wcześniej i on jest na niższy level po prostu. Tam pamiętam w okolicach podziemnego morza wyeliminowaliśmy już wszelkie zagrożenie. Nie, tam nie mogę wejść w żaden sposób. No, dawaj do tego Darionu. Ruszamy. Mam trochę hajsu do wydania. Widzicie, przez pewien czas było ciężko z hajsem, ale...
głównie dzięki tutaj tym skarbom, które udało mi się odkryć w Elinii. Jakoś to poszło. Oczywiście to nie znaczy, że teraz możemy szastać sobie forsą na prawo i lewo. Bo to jest najgorsze, co możemy zrobić. To byłby totalny idiotyzm. Ciągle intryguje mnie tamten quest, który możemy wziąć sobie w Mechgardzie. Zobaczymy, co tam będzie, kiedy będę go w stanie wziąć, co to w ogóle jest za quest. Bo no ja nie pamiętam już oczywiście wszystkich questów, ja przechodziłem King's Bounty po pierwsze na poziomie easy za pierwszym razem, po drugie... 2, 3... ze 4 lata temu. Więc no trochę czasu minęło od mojego ostatniego podejścia. Co nie znaczy jednak, że zapomniałem już tutaj, jak się gra. Właśnie. Kurczę, byłem pewny, że... Znaczy, nie byłem pewny teraz, czy... No, próbowałem sobie zmajstrować z nią już kolejnego dzieciaka, ale patrząc na tą kartę postaci, przypomniało mi się, że mam jeszcze metodę na... To się nazywa na wbicie doświadczenia poprzez walkę ze strażnikami przedmiotów. Oczywiście oni raz będą całkiem mocni i to może być tutaj bardzo bolesna walka dla mnie, ale no to jest kolejny sposób na to, żeby hajs nam się zgadzał, tak? A wiadomo, każda metoda na zdobywanie hajsu i doświadczenia jest dobra, ponieważ złoto chyba też wpada nam z takich bitew właśnie ze strażnikami, no a już na pewno ulepszane są przedmioty, które zwiększają nasze statystyki. No a wiadomo, im lepsza statystyka, tym dla nas lepiej. Bo wtedy mocniej bijemy, możemy wziąć więcej jednostek, no i mamy też inne różne bonusy bajeranckie. Dobra, ten sam poziom, tak? No to chodźcie tu. Niewiele jednostek zasięgowych tu widzę. To dobrze. To mnie cieszy. Bo w tej chwili nie ma żadnych jednostek zasięgowych. Ile to trzeba na tą... O, właśnie. I zatrucie jeszcze wszystkich jednostek okolicznych. A tutaj podpalenie tego dużego oddziału ogrów. Niech płoną. Obrona. Oczywiście tutaj teraz przeciwnik będzie musiał jakoś do mnie podejść. Ale myślę, że kilka celnych kul ognia skutecznie im wybije z głowy te pomysły z podchodzeniem do mnie. Tak. I
teraz szarża. Mianowicie kula ognia tu. Kula ognia tam. No i chmura trucizny. Niech dostają obrażenia co zmiany jednostki. No dawaj to podpalenie. Teraz spowolnimy tych cwaniaków. Tutaj obrona. Już wiem, gdzie pójdzie kolejna celna kula ognia. Troszkę do tyłu i z szarży. Dobra. Teraz wyeliminujemy tych bliższych, tak żeby nie zrobili krzywdy tutaj moim alchemikom. Wzmocnimy sobie atak, żeby wybić ich wszystkich. Zaraz trzeba będzie podziałać kolejną celną kulą ognia. O, bardzo ładnie się zgrupowali. I teraz tak. Tutaj podjedziemy, żeby zastawić alchemików. Teraz bardzo celną kulą ognia przygrzmocę tutaj. Kamienną lawinę odpalę w to miejsce. Jak widzicie, skutecznie ich tu już zamiatam. Tak, teraz alchemicy podejdą sobie od północy i od północy ich zaatakują. Tutaj posprzątamy. No i jak widzicie, przeciwnik jest w totalnym odwrocie. Niestety po tej bitwie, myślę, będziemy musieli zakończyć tutaj odcinek. Tylko jeszcze najpierw wskrzeszenie sobie odpalę. Tak. Przejmowanie szału oczywiście. No i teraz zmasowany atak w tego jednego ogra. Ze wszystkich jednostek, jakie mam. Jak widzicie, ogr nagle znalazł się w ciężkiej sytuacji. O, nie ma kogo wskrzesić. Coś takiego. Chociaż raz. Przynajmniej nie na tym poziomie czaru, który ja mam. No to jest to, że muszę, kurczę, ulepszyć ten czar, żebym mógł też te jednostki z wyższego poziomu wskrzeszać. No bo wtedy wiadomo, on będzie pochłaniał nam więcej many, ale...
Dzięki temu też ocalimy dużą część jednostek. Dobra, plus 60 do dowodzenia. No i Mechguard mamy praktycznie wyeksploatowany w tej chwili. Jak widzicie, to jest taka mała krainka na godzinkę gry, jeżeli wchodzi się na moim levelu tutaj z taką armią. Dlatego teraz szybko pojedziemy sobie z powrotem do Darionu. Po tym jak w Kordarze wykupimy jednostki. I co? I w Darionie wejdziemy znowu do Zamku Goblinów. Myślę tym razem już na ostatnie starcie. Potem po Zamku Goblinów zobaczymy, może powalczę ze strażnikami przedmiotów. Fajnie by było właśnie. No i potem wyruszymy sobie do Krainy Umarłych. Tak więc jeszcze jakieś dwa odcinki może poza Krainą Umarłych i potem kolejne dwa to już będzie Kraina Umarłych. Tutaj ta arena, którą się robi właśnie u krasnoludów. Albo najpierw zrobimy arenę u krasnoludów, żeby po prostu już tutaj nie wracać do tych questów. Do tej krainy właśnie. No i tutaj przy stolicy się pożegnamy. Dobra, to by było na tyle. Jeśli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. No a ja zapraszam was już wkrótce na kolejne odcinki z King's Bounty. Tak więc dzięki i na razie.